witamy w kolejnym odcinku Bohemia News. Krystian Donda i Paweł Orszulak. Zapraszamy do oglądania. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest nowa Skoda Octavia. Pod względem wizualnym zaliczyła ona kolosalny przeskok w porównaniu do schodzącego modelu. Zarówno limuzyna, jak i kombi mogą pochwalić się smukłą i sportową sylwetką. To najbardziej dynamiczny projekt w dziejach marki Skoda. Twarz auta definiują seryjne reflektory LED o charakterystycznej grafice przypominającej skrzydła, a efektywna stylistyka idzie w parze z dopracowaną aerodynamiką. Współczynnik oporu czołowego liftbacka wynosi od 0,24, a kombi od 0,26. To lepiej niż nowy Golf o wartości 0,275. Tyle zachodu ma przełożyć się na oszczędne zużycie paliwa, mniejszą emisję CO2 oraz komfort akustyczny w kabinie, nawet lepszy od oferowanego przez Skodę Super. Znajdujemy się w miejscu naszej pracy, gdzie po mojej lewej, waszej prawej znajduje się nasz salon Skoda Bohemia Motors, a tutaj znajduje się Skoda Octavia 4. Skoda Octavia 4, bardzo oczekiwane auto. Chciałbym pokrótce przedstawić wam delikatne zmiany, jakie zaszły w przedniej części pojazdu. Chciałbym zacząć od reflektorów. Doskonale wiecie, jak wyglądało to w Octavii 3 po faceliftingu. Lampy były dzielone. Z kolei tutaj producent wrócił do całkowicie odkrytych reflektorów przednich. Są to oczywiście reflektory full LED. Kolejną zmianą jest grill. We wcześniejszych modelach grill był pięknie skomponowany z maską. Tutaj natomiast grill jest wypukły. Wypukłość tego grilla to jest około 2-3 cm. Ale nadaje temu autu charakter i dynamikę. Chciałbym wam teraz zaprosić na krótki test nową Octavią 4. Mamy dwulitrowego diesla, wciskamy pedał w podłogę, naprawdę jest bardzo fajne przyspieszenie tego samochodu. Pamiętajmy, że jest również dostępny diesel dwulitrowy o mocy 200 koni. Tam można faktycznie tym samochodem się już zdecydowanie pobawić. Niesamowicie zmieniła się deska rozdzielcza. Deska rozdzielcza została wysunięta do przodu. Została ona pokryta materiałem. Materiałem, który jest przeszywany białą nicią. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie i bardzo ekskluzywnie. Jedziemy w tej chwili na autostradzie z prędkością 135 km na godzinę. Spalanie, jakie mamy w tym samochodzie, to jest 5,3 litra. Oczywiście, biorąc pod uwagę, byśmy zrobili dłuższą trasę, to spalanie na pewno osiągniemy dużo mniejsze. No zobaczymy, jeszcze kawałek przed nami, kawałek testu, także zobaczymy, jak zachowa się nasz dwulitrowy diesel o mocy 120 koni. Jesteśmy teraz na bardzo dużym łuku, jedziemy z dosyć wysoką prędkością i chciałbym wam powiedzieć, że fotele w tym samochodzie zachowują się jak w delikatnie sportowym aucie. Jak popatrzycie na mnie, zobaczycie za mną skrzydła, które są w okolicach moich barków, dają nam dodatkowe elastyczności w fotelu. Z kolei oparcia wypukłe robią ten fotel charakterystycznie sportowy, gdzie oczywiście trzymanie w tych łukach jest naprawdę bardzo dobre. Nie zapomnijmy, że w aucie Skoda Octavia 4 generacji oświetlenie ambientne jest też dużo bardziej rozszerzone. Dla przypomnienia, oczywiście oświetlenie ambientne mamy w drzwiach, przez oczywiście cały środkowy kokpit, również w tylnych drzwiach, ale jednocześnie nie zapomnijmy, że mamy również na nogi. Na nogi, gdzie również kolory mogą być zmieniane. Oczywiście ilość tych kolorów jest również zwiększona, także jest to kolejny pozytyw tego samochodu. Pamiętajmy, że wersja podstawowa tego samochodu zaczyna się od 82 200 zł. Ale porównując tak naprawdę do wersji Octavii 3 po faceliftingu w wersji Ambition, ile rzeczy musielibyśmy dobrać, dopłacić, aby Octavia miała tyle samo cech dodatkowych, co ma Octavia 4 generacji w samej podstawie. Dłuższą chwilę jedziemy po mieście. Spalanie, które udało się uzyskać w momencie jazdy autostradowej,
Nie zmieniła się. Nie zmieniła się dalej. Trzymamy spalanie na poziomie 5,3 litra. Jest to naprawdę rewelacyjny wynik, biorąc pod uwagę, że staliśmy troszeczkę w korku. Jedziemy oczywiście dużo wolniej, zatrzymujemy się, hamujemy, ruszamy. Także jest to bardzo, bardzo fajny i bardzo, bardzo atrakcyjny, jeżeli chodzi nawet choćby naszą kieszeń. Kolejną fajną rzeczą, którą możemy zauważyć w modelu, którym osobiście testuję i jeżdżę, jest czarna podsufitka. Do jasnego wnętrza czarna podsufitka, czarna deska rozdzielcza. Ciacho! Ciacho! Gdybym nie widział z zewnątrz tego samochodu, czy siadłbym do Octavii Superba, powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy bym wybrał poprawnie. Nie wiem, czy nie lepiej czuję się w Octavii. Mamy piękny, słoneczny dzień. Jestem w fantastycznym miejscu, a jednocześnie jestem po teście nowej Skody Octavii czwartej generacji, która zrobiła na mnie przeogromne wrażenie. Opisując ten samochód w trzech słowach, jest to auto eleganckie, ekskluzywne i dynamiczne. Zapraszamy do konfiguracji tego modelu do naszego salonu Bohemia Motors, gdzie cena tego pojazdu zaczyna się od 82 200 zł. Zapraszamy do naszego salonu na dni otwarte, oczywiście nowej Skody Octavia, podczas których będziecie mogli Państwo zapoznać się z modelem, odbyć jazdy testowe. Zapraszamy Państwa serdecznie.